Bierze mi to może troszeczkę więcej czasu, ale i tak jest to wszystko dosyć skondensowane. Mam przyjemność, będę miała przedstawić wszystkie nominacje. Powiem tylko tak anegdotycznie, że przyjście tutaj odwiedzałam panią profesor Janion i żeby ją jakoś wezwać, odczytałam jej cały ten scenariusz. I ona była zachwycona, powiedziała, no świetnie, to są świetni ludzie, świetne organizacje działają, jest tego dużo. Oczywiście jest tego dużo, dużo więcej, ale była pod wrażeniem tych szczegółowych informacji, które teraz państwu przedstawię. I przypomnę jeszcze raz za Bożeną Kew, że to jest niehierarchiczny wybór. Ja po prostu, musi być jakaś kolejność, ale to nie jest na zasadzie pierwszy jest najlepszy i tak dalej. Tak nie jest. A więc Fundacja Wolność od Religii, to jest jedna z organizacji nominowanych, świecka organizacja pozarządowa, informuje i promuje postawy ateistyczne, propaguje samodzielne, krytyczne myślenie o religii. Została nominowana do nagrody za kampanię billboardową, znaną, głośną, skuteczną, Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę. To jest właśnie ta organizacja. Kampania została zorganizowana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów i Stowarzyszeniem Ateistycznym, ale Fundacja Wolność od Religii miała tam swój największy udział i inicjowała tą kampanię i dlatego zdobyła tą nominację. Oklaski dla Fundacji Wolność. Bardzo proszę organizacji OO. Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę. To jest to hasło. Dziękujemy bardzo. Koalicja Postęp i Świeckość, kolejny nominowany. Jest to koalicja kilkunastu podmiotów, także partii, organizacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych i osób. Koalicja działa na rzecz świeckości, reaguje na drastyczne przejawy lekceważenia zasady rozdzielności państwa od Kościoła. To warto przypomnieć, koalicja działa zgodnie z postulatami ogłoszonymi podczas trzeciego marszu ateistów i agnostyków w 2011 roku, który odbył się pod hasłami Świecka Polska, Świecka Europa. Koalicja Postęp i Świeckość, poprosimy reprezentantów Koalicji Postęp i Świeckość i reprezentantki o ukazanie. Kolejny nominowany, Lesław Maciejewski. Jest on mieszkańcem Świnoujścia, człowiekiem, który od kilkunastu lat walczy o usunięcie krzyża z obrad sali Rady Miasta Świnoujścia. Działania jego po prostu odbywają się na drodze sądowej, przed sądami w Polsce i przed Trybunałem Sprawiedliwości w Strasburgu. I to jest walka w pojedynkę. To jest Lesław Maciejewski jako osoba organizowana. Więc oczywiście zrzeszali się i organizowanie ludzi, których łączy wspólny pogląd, cudowne i nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli cokolwiek zdziałać w ogóle w jakiejkolwiek dziedzinie, ale samotny rycerz to jednak robi wrażenie. Rozumiem, że jest za panem całe grono i mnóstwo ludzi to wspiera, ale ktoś zawsze musi wyjść przed szereg i jeszcze raz wielki szacun. To były oklaski dla Lesława Maciejewskiego, a teraz Zuzanna Niemier i Tomasz Habinka. Może zaczniemy od oklaski. Pani jest, jak rozumiem, sama, bez kolegi. Pani już ukończyła liceum ogólnokształcące, 14 liceum ogólnokształcące we Wrocławiu. Wówczas, będąc uczennicą maturalnej klasy, stała się pani uczestniczką głośnej
kampanii, a mianowicie potyczki uczniów z ówczesnym ministrem edukacji, profesorem Legutko. Dobrze to rekonstruuje, prawda? A mianowicie podczas gdy uczniowie domagali się usunięcia krzyża z sali szkolnej, profesor minister obraził uczniów. A następnie uczniowie wkroczyli na drogę sądową i wygrali ten proces. To jednak jest dowód na to, że ta zasada świeckości państwa jest wartością, w imię której walczyć trzeba, a nawet niekiedy się wygrywa. To jest... W tradycji polskich ruchów uczniowskich bardzo piękna karta, ten wygrany proces przeciwko Legutce. Także gratulacje. I oczywiście mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze 100 razy w różnych okolicznościach i na barykadach. Janusz Ostoja Zagórski, polski archeolog, profesor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, został nominowany za to, że po prostu zdjął krzyż z sali Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pan jest przedstawicielem, reprezentantem, delegatem, rzecznikiem. Bardzo serdecznie gratulujemy nominacji. O wynikach jeszcze nie rozstrzygnęła, znaczy już kapituła rozstrzygła, ale jeszcze nie informujemy. Rozstrzygnęła. Natomiast na pana ręce składamy gratulacje, oklaski i nasze serdeczne podziękowania. Kolejna nominacja jest nominacją dla artystki, dla Marii Peszek, piosenkarki, artystki, która dała się poznać jako osoba pisząca świetne teksty, wykonująca je sama, w bardzo ciekawych aranżacjach. Jej album Jezus Maria Peszek, wydany w 2012 roku, zyskał rozgłos właśnie jako taki głos ateistyczny, głos wolny, głos kobiety. Ostatnia płyta Marii Peszek właśnie swoimi tekstami, taką niezależnością twórczego aktu, wypowiedzenia jakiegoś chyba credo artystycznego, zrobiła ogromne wrażenie. Jest to jakoś bezkompromisowy, artystyczny głos na temat ateizmu i duchowej wolności wobec presji, pod jaką wszyscy jakoś, no nie wiem czy wszyscy, ale niektórzy artyści się znajdują. Mam tu na myśli po prostu tabu kulturowe. Miałam też, sama znam się z Marysią Peszek, miałyśmy, powiem to, bo akurat może dobra okazja, napisałyśmy wspólnie felieton o Matce Boskiej i bardzo wolnościowe czasopismo Wysokie Obcasy nie zamieściło go, uzasadniając, że będzie to obraźliwe dla naszych czytelniczek. Zapewniam, że nie było tam ani jednego obraźliwego słowa pod niczyim adresem. Ale Maria Peszek ma także ciekawsze formy wyrazu i ta jej płyta rzeczywiście jest świetna. I jeżeli Maria Peszek tutaj jest, albo ktokolwiek, kto przyszedł ją reprezentować, poprosimy o ukazanie się, a jeśli nie... Tak, to wysyłamy wibracje w jej kierunku. Piotr Szwajcer, wydawca i tłumacz książki Bóg urojony Richarda Dawkinsa. No, tu nie muszę tłumaczyć, dlaczego ta publikacja na polskim rynku bardzo ważna i potrzebna, zasługuje na szczególne docenienie, również przekład. I na pewno te wszystkie profesorskie głosy, te głosy uczonych,
legend i guru i gwiazd medialnych jak Dawkins pomagają w tym, żeby idea świeckości państwa, ateizmu także, prawa do niewiary szerzyła się w Polsce. Czy Richard Dawkins jest z nami? W takim razie Piotr Sztajcer.